17 nowoczesnych pojazdów zostało zakupionych dzięki realizacji zawartego wcześniej projektu Razem Bezpiecznie, który współfinansowany jest z programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Wartość jednego pojazdu to kwota ponad 280 tysięcy złotych. 5 takich samochodów trafi do milicji ukraińskiej. W ramach projektu zakupionego zostały również 2 oznakowane samochody przeznaczone dla Straży Pożarnej. Garnizon lubelski policji wzbogaci się o 10 samochodów Renault Master o pojemności silnika 2,3 litra. Jest to turbo diesel o mocy 150 koni mechanicznych. Wszystkie auta są specjalnie wyposażone. Każdy posiada m.in. agregat prądotwórczy, nawigację, laserowy dalmierz, walizki kryminalistyczne oraz medyczne, nożyce do cięcia metalu, ubrania gazoszczelne i maski gazowe. To tylko część wyposażenia każdego policyjnego Mastera.